Panie burmistrzu, burmistrz uroczystości Gasecza znajduje poczty sztandarowe gotowe do obchodu uroczystości konstytucji 3 maja połączonych z Dniem Strażaków. Drodzy mieszkańcy, zaproszeni goście, księża, koncelebranci. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, jak pięknie wyglądała msza w intencji ojczyzny. Właśnie księżom koncelebrantom, orkiestrze dętej, strażakom w przeddzień święta, wszystkim pocztom sztandarowym, kombatantom. Spotykamy się w związku z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. To kolejna 224. rocznica tego święta i niestety nasza wiedza na jej temat nie jest duża. W ubiegłym roku podczas wieszenia flag miałem okazję słyszeć rozmowę matki z dzieckiem. Dziecko zapytało: mamo, czemu wieszane są te flagi? Mama powiedziała: no jak to czemu? W związku z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dziecko przyjęło tę odpowiedź, ale po chwili zapytało: a co to znaczy? Odpowiedź matki była już mniej godna podziwu. Nie zadawaj głupich pytań. To pytanie nie było głupie, bo rzeczywiście mało z nas wie, że była to druga konstytucja na świecie, a pierwsza w Europie. Była to próba reform, spóźniona próba reform, ale jednak przywracała monarchię konstytucyjną, zrównywała szlachtę i mieszczan, obejmowała opieką chłopów. Innymi słowy, była ta myśl oświeceniowa w najczystszej postaci. Król Stanisław August Poniatowski podjął trud, duży trud, reformowania kraju. Niestety, sam proces uchwalenia Konstytucji 3 maja przypominał rejs Titanikiem, bo król Stanisław August Poniatowski, tak jak orkiestra na wspomnianym okręcie, grał do końca, chociaż wiedział i miał świadomość tego, że ojczyzna, tak jak Titanik, idzie na dno. I rzeczywiście, konstytucja obowiązywała tylko kilkanaście miesięcy. W 1795 roku Polska finalnie zniknęła z mapy Europy na ponad 100 lat. Mimo wszystko, Konstytucja 3 maja to pomnik demokracji. Próba zbudowania silnej, niepodległej, sprawiedliwej ojczyzny. To historyczny i patriotyczny testament króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Król Stanisław August Poniatowski dał nam przykład, że patriotyzm może mieć także inne oblicze. Na co dzień pamiętamy i wspominamy tych, którzy zapłacili najwyższą cenę, cenę życia w obronie własnej ojczyzny. Król Stanisław August Poniatowski pokazał, że patriotyzm może mieć wymiar codzienny, wymiar pracy. My, Polacy, przywykliśmy do tego, żeby uświęcać patriotyzm krwawy. Ja zachęcam do tego, żeby być patriotą codziennym, bo dzisiejsze czasy nie wymagają od nas oddawania życia za ojczyznę. Ale to wcale nie znaczy, że nie jesteśmy i nie możemy być patriotami. Dzisiejszy patriotyzm ma oczywiście inne oblicze. Realizuje się przy półce sklepowej, gdzie decydujemy, czy kupujemy produkt wyprodukowany w Polsce, czy też nie.
dzisiejszy patriotyzm realizuje się w języku codziennym. Kiedy potrąciwszy kogoś na ulicy, decydujemy, czy mówimy przepraszam, czy mówimy sorry. Dzisiejszy patriotyzm wreszcie realizuje się nad PIT-em, kiedy decydujemy, czy podatek płacimy lokalnie, w tym miejscu, gdzie rzeczywiście nasze dzieci idą do szkoły, gdzie chodzimy po drogach, gdzie korzystamy z autobusów, czy tam, gdzie nam się to bardziej opłaca. Ja na co dzień staram się być patriotą codziennym i Państwa również do tego zachęcam. Dziękuję bardzo. Szanowni kapłani, szanowni przedstawiciele samorządu, panie burmistrzu, dostojni goście, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Radzymin. Dzisiejsze Narodowe Święto 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja upamiętnia najwspanialsze karty w historii polskiego narodu. Konstytucja z 1791 roku była dziełem, które wprowadziło Polskę do grona nowoczesnych państw. Ustawa ta była też niezwykle odważnym programem reform, który miał zapewnić naszej ojczyźnie lepszą przyszłość. Zapoczątkowała fundamentalne zmiany ustrojowe i stała się symbolem patriotyzmu i dążeń niepodległościowych. Testamentem dla kolejnych pokoleń Polaków. Kultywowanie i krzewienie polskiej historii przez mieszkańców ziemi radzymińskiej, ziemi o wspaniałych tradycjach niepodległościowych, zawsze było traktowane jako nadrzędny obowiązek. Dziś, tu w centrum Radzymina, zwycięskiego miasta cudu nad Wisłą i miasta papieskiego. Oddajemy hołd naszym wielkim poprzednikom obywatelskim i ich wspaniałemu dziełu, zbudowanemu wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji i pokoju, równości wobec prawa i rządów opartych na woli narodu. Wartości te są ponadczasowe. Są dla nas najważniejszym wzorem do naśladowania. Naszym celem jest przecież działanie dla dobra wspólnego. Nigdy nie zapominajmy więc o wartościach nadrzędnych, takich jak Bóg, honor, ojczyzna. Tradycyjnie już w rocznicę Konstytucji 3 maja połączone są obchody Dnia Strażaka. Realizując hasło Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, nasi strażacy od dziesiątków lat dobrze służą społeczeństwu. Dziękujemy za ofiarność waszej służby, za odwagę, niezawodność. Życzymy, aby przysłowiowe szczęście nigdy was nie opuszczało. Dziękuję wszystkim za przybycie i udział w tym patriotycznym święcie. Dziękuję wszystkim bez wyjątku, którzy oświetlili dzisiejszą uroczystość. Dziękuję bardzo za uwagę. Wszędzie życie
wiary ojców dochowywać, życia i mienia naszych braci ze wszystkich sił bronić, cnoty rycerskie naszego patrona świętego Floriana naśladować, dla dobra ojczyzny ze wszystkich sił pracować. Ślubujemy. To jedna ze strof ślubowania, która ponad 90 lat temu złożyli nasi poprzednicy przed cudownym obrazem na Jasnej Górze. W dniu 25 kwietnia bieżącego roku podczas 7. ogólnopolskiej pielgrzymki strażaków na Jasną Górę rota ślubowania została powtórzona przez tysiące strażaków, w tym i przedstawicieli z naszej gminy. Główny celebrans mszy świętej, jego ekscelencja arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, duchowy przywódca strażaków, podziękował za to, że jesteśmy, że służymy ojczyźnie i ludziom i prosił Najświętszą Panienkę, aby miała w opiece strażaków i ich rodziny. Pielgrzymka strażaków rozpoczęła w Częstochowie uroczystości majowe związane ze świętem naszego patrona, świętego Floriana, którego imię będziemy czcili w całym kraju i w każdej gminie. My również po raz kolejny spotykamy się tu na historycznym placu Radzymina, aby wspólnie z mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi uczcić kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i kolejne święto naszego patrona, a także aby być świadkami i uczestnikami ważnego wydarzenia, które przypada w bieżącym roku, 540. rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu Radzyminowi. Mówię o tym dziś, bo na starych historycznych fotografiach widać strażaków, których posrebrzane hełmy odbijają się blaskiem chwały i pokazują, że druhowie byli zawsze obecni w wielkich dniach Radzymina i chciałbym, aby te tradycje trwały zawsze w naszej strażackiej rodzinie. Druhny i druhowie, z okazji jutrzejszego święta wpłynął na nasz adres list od prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, drucha Waldemara Pawlaka, którego treść pragnę wam przedstawić. W przededniu majowego święta u stóp Jasnej Góry tysiące strażaków ślubowało wierność tradycji i zasadom pięknej humanitarnej służby. W strażackiej rodzinie maj to okres uroczystości, które pozwalają oderwać się od codziennych kłopotów, pozwolić sobie na chwilę odpoczynku w gronie druhów i przyjaciół i sympatyków, choć w każdej chwili może zdarzyć się głos syreny, wezwanie na pomoc. Obchody Dnia Strażaka związane ze świętem naszego patrona, świętego Floriana, to czas podziękowania za kolejny rok aktywności. Duma z nowych samochodów, odnowionych strażnic, mundurów, młodzieży kroczącej w ślad za seniorami, zapewniającej gwarancję kontynuacji służby. Niezależnie od czasów, w których żyjemy, pomoc drugiemu człowiekowi to bezcenna wartość, niezbędna w środowisku i przez nie doceniana. Serdecznie dziękuję za codzienne czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego kraju, za upiększanie nowymi inicjatywami naszych małych ojczyzn, które czynią życie ciekawszym. Życzę, by służba była bezpieczna, by aktywności towarzyszyło uczucie satysfakcji, by był czas na sprawy rodzinne i osobiste, na realizację własnych planów i marzeń składających się na poziom zadowolenia całych społeczności, bezpiecznych powrotów z akcji, przyjaciół i poczucia oparcia w zespole, pomyślności i szczęścia. Łączę wyrazy szacunku. Waldemar Pawlak. Druhny i druhowie, pozwólcie, że do tych podziękowań i życzeń przyłączę się również i ja. Chcę wam podziękować za codzienne realizowanie zadań związanych z naszą służbą i za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego. Życzę satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków, życzę spełnienia planów i zamierzeń i pozyskiwania przyjaciół do ich realizacji, a za waszym pośrednictwem serdeczne życzenia i pozdrowienia
kieruję do waszych najbliższych. Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie, ożywiać marzenia i spełniać swe sny. Więc trzeba świat kochać i strzec go rozumnie. Rycerze Floriana to my. Szanowni Państwo, teraz złożymy kwiaty pod pomnikiem górującego nad Radzyminem naszego bohatera Tadeusza Kościuszki. Pierwsze dwie wiązanki będą złożone w imieniu burmistrza Rady Miejskiej i wszystkich urzędników Rady Miejskiego Magistratu oraz przedstawicieli organizacji kombatanckich. Wieniec składa Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Wieniec składają kombatanci i sybiracy. Towarzystwo Przyjaciół Radzymina. Stowarzyszenie Radzymińskie Forum. Wieniec składa Gimnazjum nr 1 imienia majora Stefana Walfera w Radzyminie.
składa Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. I niech składa Szkoła Podstawowa w gminie podpułkownika Majora Wiszacka w Radzyminie. Niech składa Zespół Szkół Słupnie. I niech składa Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Ciemnym. W Nadmie. I niech składa Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie. Serdecznie dziękujemy za złożone wieńce. W imieniu burmistrza, Rady Miejskiej, wszystkich mieszkańców, reprezentacja złoży jeszcze wieńce pomnika drugiego wielkiego Polaka, wieńce dla tego stosu. Ale przede wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, strażakom w przeddzień święta, orkiestrze dętej, księżom koncelebrantom, kombatantom. Bardzo dziękuję i pozostawiam Państwa z takim przesłaniem. Nie bądźmy jedynie patriotami okolicznościowymi od 3 maja do 11 listopada, ale także patriotami codziennymi. Dziękuję bardzo.